Hello, Kraków. Dzień dobry. Mam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno, że nie jedliście jeszcze czosnku. A jeżeli tak, to szorujcie po szczoteczkę i wymyjcie porządnie zęby, bo dzisiaj jest dzień pocałunku. Obdarzcie kogoś tym pocałunkiem, poprawicie sobie zdrowie, humor, no i relacje, prawda? No i statystyki, bo ja czytałam, że tylko 14 dni w ciągu swojego życia się całujemy. Ale tak łącznie. No to dobrze, tak, no łącznie. Ważne, żeby przy tym oddychać. Natomiast oprócz walorów oczywistych pocałunków, przypominam, one wzmacniają system immunologiczny. Aniu, ty wyglądasz na bardzo zdrową osobę. Dlatego chciałem cię zapytać, czy twój pierwszy pocałunek był z mężem? To jest bardzo prywatne pytanie. To zadam pytanie łatwiejsze. A czy ostatni pocałunek był z mężem? Z córką. Nie czekam z córką. Zastanówcie się, z kim chcielibyście się całować, z kim się całowaliście i zapraszamy na program. Ależ w Krakowie będzie się działo. Wszystkie ulice, place, rynki, no może nie wszystkie, ale w pewnych miejscach te miejsca w Krakowie zamienią się w scenę teatralną. Właśnie, Kraków teatrami stoi, ale czasem też stoi malkontentami, którzy narzekają, że przecież ładna pogoda, to po co siedzieć w budynku do teatru. I dla tych mamy rozwiązanie. Co prawda wyjście na ulicę ostatnimi czasy się źle kojarzy, ale zaraz dowiecie się, jak można teatralnie wyjść na ulicę. Krzysztof Ruskowski zbadał tegoroczną edycję festiwalu i teatrów, oczywiście w wersji ulicznej. I uwierzcie, będzie się działo w tylu miejscach i tyle rzeczy, że właściwie programu by zabrakło, żeby o tym opowiedzieć. Krzysiu, jesteś? Cześć, Krzysiu. Cześć Adam, cześć Ania. Zgadza się, słuchajcie, tak jak Adam wcześniej powiedział, w Krakowie w wakacje można wybrać się do teatru, ale nie trzeba, bo to teatr wybiera się do nas. A to za sprawą już 36. edycji Ulica Festival. Dzięki temu na krakowskich ulicach i na ulicach innych miast w Małopolsce teatr przyjdzie do nas, do widzów. Czeka na nas ponad 140 prezentacji teatralnych stworzonych przez artystów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. A ze sztuką obcować będziemy w 14 naprawdę przepięknych lokalizacjach, takich jak na przykład Rynek Główny, Mały Rynek, Teatr KTO, czy również w innych miastach, Rynek w Niepołomicach, Tarnowie czy Wieliczce. Jestem właśnie przy Dworku Białopronnickim i jak widać za moimi plecami, to miejsce również zmieniło się już w scenę teatralną. Moją gościnią jest Dorota Halberda, koordynatorka Ulica Festival ze strony Dworku Białopronnickiego. Cześć Dorota. Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. Słuchaj, najważniejsze chyba pytanie w przypadku tego festiwalu. W jaki sposób zmienia się odbiór sztuki, odbiór teatru, który wychodzi do nas, do widzów? No, to jest, nie ukrywam, trudne pytanie, ale wydaje mi się, że mogłabym trochę z innej strony do tego podejść. Mianowicie do marzenia, jakie organizatorzy festiwalu Ulica Festival chcieliby, żeby ten odbiór był. A tak naprawdę po rozmowie z dyrektorem artystycznym festiwalu, Jerzym Zoniem, którą miałam przyjemność przeprowadzić wczoraj. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy, żeby odbiorca porzucił te technologie, cyfrowe zabawki, żeby stał się naprawdę częścią czegoś wyjątkowego, żeby wszedł w atmosferę kameralnych przedstawień, właśnie które wymagają skupienia, naszej uwagi, takiego naprawdę zaangażowania. I takie też spektakle właśnie między innymi w Dworku Białopronnickim mamy, a są to spektakle z całego świata, między innymi z Chile, z Francji, Hiszpanii, z Włoch. No i właśnie one mówią o tej idei festiwalowej, o tym leitmotivie, czyli radość z odzyskanego podwórka. I w naszej przepięknej przestrzeni Zielonego Dworku możemy właśnie te kameralne teatry pokazać i okazuje się, co widać w tle, że spotyka się to z pięknym odbiorem. Więc ten odbiorca, chcemy, żeby do nas przychodził, był skupiony
i uważny i oderwał się od świata cyfrowego i wrócił do analogowego. Jest to nietypowe połączenie. Za naszymi plecami te dzieci, które tam już oglądają spektakl, słyszały przed chwilą muzykę ze Spaghetti Westernu, więc to też jest coś, czego zapewne na TikToku za często się nie spotyka. A jeżeli chodzi o dworek Białoprątnicki, jak konkretnie tutaj, jakie wydarzenia zaplanowano? No, jeśli chodzi o Ulica Festiwal, który właśnie dzisiaj się rozpoczął, już kilka spektakli miało miejsce. W tej chwili w tle kończy swój występ Sia El, piękny, kameralny spektakl z Hiszpanii. Natomiast przed nami jeszcze wystąpi Bence Szarka Di z Budapesztańskimi Marionetkami. To wielokrotnie nagradzany spektakl. Już Bence wystąpił u nas raz, ale będzie jeszcze powtórnie. Oprócz tego Ola Muchin, tym razem z Polski, ale ona też współpracuje z zespołem z Chile. A jedna taka najciekawsza rzecz na koniec? No to Bence Szarka Di, Węgry, absolutnie o godzinie 19:00. Bardzo serdecznie polecam. No jak widać, tych rzeczy do zobaczenia na Ulica Festiwal jest bardzo dużo, bo Ulica Festiwal tak jak zaczął się dzisiaj, tak potrwa do niedzieli, więc zachęcamy wszystkich do pokojowego wyjścia na ulicę i obcowania ze sztuką. Bardzo ci, Krzysiu, dziękuję. Słowo dziękuję. Obcować nie do końca to pasuje, bo te spektakle są na wspaniałym, bezpośrednim kontakcie. Ja sobie tak myślę, że jak ktoś z zagranicy przyjeżdża do Krakowa i trafia na taki spektakl, nie ma szans, żeby się w Krakowie nie zakochał. Nie zakochał. Ale też dzisiaj będzie o folku i raczej bardziej o etno. Nasz folk to oczywiście góry. Chodzi do teatru KTO, również wrócimy. Tak, ale ty masz troszeczkę takie nazwisko etno. Po góralsku są dwa terminy, które ja nie umiem używać. Jedno to jest heboj, a drugie puć. I nie wiem, którego się używa kiedyś, więc nie wiem, czy ty powinnaś teraz heboj do pogody, czy puć do pogody. A mogę hebdać do pogody? Hebdaj. No to hebdam. Szybko tutaj przeszłam, bo czeka na mnie ktoś, kogo się nie spodziewacie tutaj. Nieczęsto możemy ją oglądać w relacjach na żywo. To znaczy ja ją widzę często na żywo, ale wy w takich relacjach nie do końca. A mało tego, jeszcze dzisiaj nam opowie o pogodzie. Milena Boroń, drodzy państwo. Jednak zanim o pogodzie, Milenko, coś nam powiesz, to proszę powiedz więcej o tym pięknym miejscu, które widzieliśmy na relacji Krzysia, który jest za tobą. Dzień dobry, Aniu. No tak, rzadko można mnie spotkać na żywo, ale dzisiaj jestem i bardzo się z tego cieszę, bo słuchajcie, jest tutaj świetna muzyka. Krzysiu już zdradził, że trwa festiwal Ulica, ale ciekawe ulice są też wokół dworku. No właśnie, dworek Białoprątnicki, a w szczególności jego okrut przyciąga tutaj fanów, miłośników historii, sztuki, ale także natury i okolicznych mieszkańców osiedli, którzy właśnie szukają tutaj wytchnienia, no i dziś takich wspaniałych rytmów, żeby odpocząć. Jutro na termometrach będzie 27 stopni, nieco pochmurnie, ale dzięki temu będziemy mogli swobodnie spacerować, więc zapraszamy, a mówię zapraszamy, dlatego że dzisiaj ze mną pani Monika Chyla, przewodniczka po Krakowie, która nam coś zdradzi. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Moniko, ja chciałabym zapytać o to, jaka ciekawa historia wiąże się z tym dworkiem. Mamy mało czasu, co prawda, ale jakąś ciekawą historię na pewno nam pani w skrócie opowie. Dworek Białoprątnicki stoi dokładnie na miejscu siedziby dawnych biskupów krakowskich, która tutaj powstała już w XVI wieku. Skoro Białoprątnicki, to rzeka Białucha, a skoro była rzeka, to były młyny, a w jednym z młynów była papiernia i drukarnia Jana Hellera, którego kojarzymy z druku pierwszego w Polsce Bogu Rodzicy. Stąd ulica Papiernicza, przy której dworek się znajduje, a inna ciekawa ulica to Łukasza Górnickiego, który napisał pierwszy polski dramat. Dworzanin polski, który to dramat właśnie tutaj się odbywał, miał miejsce, no i za ten dramat Łukasz Górnicki dostał nobilitację szlachecką. Pani Moniko, widzimy tutaj dzisiaj pełno osób, a jakie znane osoby i lubiane lubiły tutaj w dworku spędzać czas? Był tutaj Tadeusz Kościuszko, był Jan Henryk Dąbrowski, generał. Tutaj Jan Kochanowski pisał swoje wiersze o prądniku, był Mikołaj Rej,
No i oczywiście malarze Olga Boznańska i na przykład między innymi Jacek Malczewski, który właśnie na tych terenach namalował swój obraz Malarczyk, a krakowianie ten obraz mogą podziwiać na pierwszym piętrze sukiennic w galerii XIX wieku rzeźby i malarstwa. Dziękuję pani Moniko. A jeśli chcieliby państwo dowiedzieć się więcej takich ciekawych historii, to już w najbliższą sobotę można wybrać się na spacery białoprądnickie i właśnie tutaj poznać takie zielone oblicze białego prądnika. Warto też wspomnieć, że tutaj w dworku białoprądnickim funkcjonuje aplikacja dla osób niewidzących oraz niedowidzących, ale także seniorów, która pozwala na głosowe nawigowanie i można zwiedzać od samej bramy dworku aż do budynku, właśnie cały budynek. Także zapraszamy do obcowania z kulturą, ze sztuką, z naturą. No i proszę państwa, dzisiaj szczególnie, dlatego że są tu wspaniałe rytmy, my z panią Moniką same chciałyśmy zatańczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lena Boroń, bardzo ci dziękujemy. No i nawiązując do dzisiejszego dnia, przesłam jej buziaki, chociaż już się wyłączyła. No. U nich jest bardzo pięknie, no a u nas czas na newsy. Ja się zastanawiam, jak się nazywał dworek białoprądnicki przed wynalezieniem energii elektrycznej. No jakoś się musiał nazywać. Ja się tak czasem zastanawiam nad takimi dziwnymi rzeczami, kiedy sobie na przykład siedzę... Zapytaj pani Moniki. Siedzę pod drzewem, piję kawę. Pani Moniki. Panią Monikę, pojadę, tak. Dopytam. Natomiast wydarzeń jest tyle w Krakowie, że właściwie musiałbym być chmurą elektronową, żeby umieć znaleźć się na wszystkich ciekawych. No zobaczcie, co jeszcze. Aleja Kongresowa powstała w 2017 roku podczas odbywającej się w Centrum Kongresowym ICE sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od tamtej pory wzdłuż ulicy Szwedzkiej sadzono drzewo przy każdym dużym krakowskim kongresie. Najnowsze, 15, posadzono w ramach Kongresu Europejskiej Specjalizacji Chirurgii Weterynaryjnej. It's nice to have some ecologic impact, I think. We come for the congress. This is just we choose the venue, but it's a nice and green city and it's good to leave some positive impact. Aleja Kongresowa w zamyśle gminy to symbol zrównoważonego rozwoju i znak zaangażowania Centrum Kongresowego ICE w rozwój terenów zielonych. Uczestnicy kongresów podzielają ten punkt widzenia. Two words. Surprise of the proposal. We never had that in any of our congresses. And honored, because it's nice for college to have a little within the city. Drzew na pewno będzie więcej, choć zarząd zieleni miejskiej przyznaje, że w ciągu szwedzkiej powoli zaczyna brakować na nie miejsca. Ewentualna nowa lokalizacja na razie pozostaje tajemnicą. W sobotę rozpocznie się 22. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kawy. Cieszyć się aromatem i smakiem ulubionych ziaren będziemy mogli przez dwa dni w Szuwary Park od 11 do 18. Prowadzimy selekcję wystawców, dlatego że no nie mamy tyle miejsca, żeby zmieścić każdego, kto się do nas zgłasza. Szukamy takich producentów, którzy są po prostu autentyczni, więc to zawsze muszą być osoby, które odpowiadają za produkt. Naszymi wystawcami są głównie palarnie speciality z Polski, chociaż nie tylko, mamy kilka czeskich palarni na tej edycji. Zdarzają się też palarnie z Niemiec, Słowacji, Estonii, czasem Skandynawii. A jeśli chodzi o tych, którzy nas odwiedzają, to często są to bariści, właściciele kawiarni, ale też po prostu pasjonaci kawy, bo tak naprawdę dla każdego znajdzie się coś, bo mamy kawy mleczne, mamy kawy przelewowe, mamy super espresso, mamy też świetne słodkości do tego, więc dla każdego coś się znajdzie. Wieża hejnałowa Bazyliki Mariackiej od dziś bez pozłacanej korony. Rano została ona zdjęta przez ekipy alpinistyczne. To nie było łatwe zadanie, zaznacza konserwator zbiorów artystycznych Bazyliki Mariackiej Katarzyna Pakuła-Major. Prace rozpoczęły się już od godziny 5. Trwały no faktycznie parę godzin, koło 9, 9.30 całe przedsięwzięcie się zakończyło. No, główny ciężar odpowiedzialności wzięli na siebie alpiniści. To oni pomogli zdemontować ją koronę i zdjąć na sam dół. Był też podnośnik, który element po elemencie spuszczał już tą zdemontowaną koronę na dół. Pochodząca z 1666 roku korona ostatnią renowację przeszła 25 lat temu.
Od tego czasu deszcz, słońce, mróz czy śnieg znacząco pogorszyły jej stan. Jak bardzo? To już ocenią konserwatorzy. A kiedy odnowiona korona zabłyśnie na wieży hejnałowej? Plany są na 7 września. Wtedy jest rocznica wpisania kościoła na światową listę UNESCO i mamy nadzieję, że te plany się powiodą. To nie jedyne plany konserwatorskie. W najbliższych latach renowacje przejdą także wieże Bazyliki Mariackiej. Niedługo pojawią się na nich rusztowania. Te prace zaplanowano na kilka najbliższych lat. Na boisku Zwierzynieckiego Klubu Sportowego odbył się 18. integracyjny turniej piłki nożnej na Zielonej Murawie. Zawody są organizowane dla osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, m.in. po kryzysach psychicznych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Celem turnieju jest szerzenie pasji uczestników, rozwijanie tej pasji i przenoszenie tej pasji na stadion, pełnowymiarowy stadion, gdzie oni się mogą poczuć jak prawdziwi zawodnicy sportowi, że to nie jest tylko to, że gramy w swoich grupach ośrodkowych, tylko również możemy się poczuć jak prawdziwi uczestnicy działań sportowych. Dzisiaj mamy 12 drużyn, jest jeden dzień turnieju, chociaż w przeszłości przed pandemią mieliśmy 2 dni turnieju. Maksymalnie było 20 drużyn w jednym roku turnieju. Mamy kilka drużyn z województwa świętokrzyskiego, ze Śląska, z Oświęcimia, także to nie tylko Kraków, nie tylko Małopolska. Po raz pierwszy turniej został zorganizowany w 2006 roku. Jak podkreślają sami organizatorzy, niezależnie od osiągniętego wyniku, już sam udział jest sukcesem wszystkich zawodników. Jednym z założeń naszego turnieju jest to, że wszyscy dostają nagrody. Nie tylko zwycięzcy, nie tylko pierwsze 3 drużyny. Piłka nożna to oczywiście najpopularniejszy sport w Polsce, ale może nie wszyscy wiedzą, że według danych Urzędu Statystycznego najwyższym wskaźnikiem uprawiających piłkę nożną może pochwalić się województwo małopolskie z wynikiem 130 graczy na 1000 mieszkańców. Jego w piłkę nożną to chyba w liceum ostatnio grałem. A propos liceum, dokładnie mojego liceum i żeby było śmieszniej, kabaretów. Ponieważ wywodzę się z kabaretu, mój nauczyciel od polskiego założył kabaret. Ten kabaret, no to był jakiś precedens, ale za chwileczkę zobaczycie, co stało się z założycielem kabaretu i jako niemal larwa przekształcił się w motyla teatru. To za chwilę. Ależ poetycko to zabrzmiało. Zakwasy mózgu mam od tego aż, no. A chodzi o Krzysztofa Niedźwieckiego. Tak, on... obiecałam na początku, że wrócimy do Teatru KTO i właśnie to robimy, bo Krzysztof oprócz tego, że założył formację Châtelet, to jeszcze jest związany z Teatrem KTO od 2008 roku. No ale Krzysztof... że formacja Châtelet jest bardziej działką... Adama Grzanki. Tak, bardzo miło widzieć tę rozmowę. Krzysztof Niedźwiecki, mój nauczyciel języka polskiego, później założyciel formacji Châtelet, wybitny scenarzysta, reżyser. A ja pamiętam, Krzysiu, jak podpijałeś ludziom orężadę, herbawit na lekcji polskiego i kiedyś, żeby ci zrobić kawał, podmieniłem ją na taki zagęszczony sok owocowy, który bez mrugnięcia okiem wypiłeś. Szanuję cię za to. Są przeróżne formy teatralne nie wykorzystujące słów, ale nie było to łatwe, żeby stworzyć właśnie taki spektakl, który musi opowiedzieć jakąś historię, a nie wykorzystuje słów. Tak, to rzeczywiście było dla mnie spore wyzwanie i to nie ukrywam tego cały czas. Jestem tym zdziwiony, że podjąłem taką rękawicę, którą rzucił w moją stronę Jurek Zoń, dyrektor Teatru KTO, proponując mi stworzenie spektaklu ulicznego. Do tej pory stworzyłem 5 spektakli, które grane są tutaj na scenie Teatru KTO i nagle przyszła pora i propozycja, żeby zrobić coś innego, posłużyć się inną materią i na dodatek wystawić to na ulicy w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych. Tak, myślałem o tym długo, zastanawiałem się, jak to ogarnąć i w końcu zdecydowałem się, no jest, jestem w trakcie prób, spektakl powstaje, będzie go można zobaczyć 7, 8, 9
lipca o godzinie 18 w rynku podgórskim o rzut beretem stąd. No właśnie, ten rynek podgórski wydaje się być nieprzypadkowy, bo jest bardzo mocno powiązany, a przynajmniej powinien być, z tą historią, którą ma opowiadać. Tak, bo Jurek Zoń, proponując mi stworzenie tego spektaklu, zasugerował, żeby łączył się on jakoś z Podgórzem, czyli miejscem, gdzie teatr funkcjonuje od blisko 2 lat. I rzeczywiście próbowałem to zrobić, przekopałem się przez mnóstwo materiałów, przeglądałem cały internet, przeczytałem mnóstwo książek. Znam na pamięć Muzeum Historii Podgórza, przegadałem z panią kierownik Melanią Tutak godziny. Dostałem od niej 20 kilogramów książek. Wszystko to próbowałem przekopać i pod tym kątem popatrzeć na taką materię jak spektakl teatralny bez słów. I muszę powiedzieć, że nie udało się. Nie udało się. To chyba niedobrze. No nie udało się, po prostu się nie udało. Nie znalazłem niczego takiego, co by się albo historycznie, albo współcześnie dało w sposób ciekawy opowiedzieć bez słów. W związku z tym powstał spektakl, którego jedynym związkiem z Podgórzem jest tak naprawdę to, że będzie pokazywany w rynku podgórskim, ale przez to, że wydaje mi się jest dosyć uniwersalny, to myślę, że również wiąże się tak samo dobrze z Barceloną, Podgórzem, jak Rio de Janeiro. O czym opowiada w takim razie ta historia, która rozgrywa się w Podgórzu, miała opowiadać o Podgórzu, ale w sumie nie odpowiada o Podgórzu i nie używa słów? Odpowiadam precyzyjnie i wyczerpująco, to znaczy jest to spektakl o życiu. Szeroki temat. Spektakl jest o życiu, naprawdę, proszę mi uwierzyć. Jest o życiu. Natomiast jeszcze tak bardziej precyzyjnie, to opowiada historię trzech małżeństw, które spotkały się w jednym czasie, w jednym miejscu, by przeżyć jeden dzień. Niezwykłość tej historii polega na tym, że te trzy małżeństwa dzieli spory okres czasu. To znaczy jedno małżeństwo pochodzi z lat 20. XX wieku, drugie z lat 60. XX wieku i trzecie żyjące współcześnie, więc to jest około 100 lat różnicy. I te trzy małżeństwa spotykają się w jednym miejscu, żeby przeżyć jeden dzień ze swoimi wszystkimi wadami, zaletami, pragnieniami, z tym wszystkim, co ze sobą niosą. Niesie taki czas, w którym naturalnie żyją. Spotykają się tutaj, tworząc wspólną społeczność z tym całym bagażem, który przynoszą. To jest historia obyczajowa, to jest historia pełna lekkości, humoru też, zdarzeń codziennego bytu, codziennych historii, które są ubarwione muzyką, tańcem, układami choreograficznymi, które jakby dodają pewnej lotności temu wszystkiemu. I w końcu dochodzi do finału, którego oczywiście nie zdradzę, ale jest bardzo ważny, bardzo mocny i bardzo intensywny. I tyle. Może w jakiś przewrotny sposób jednak ten spektakl tak metaforycznie opowiada historię Podgórza, ponieważ prawda, Podgórze w mojej ocenie jest taką dzielnicą, która łączy wiele różnych epok, tak jakby w sobie, poprzez zarówno swoją architekturę, tą starą, jak i tą nowoczesną i różne inne elementy, wydarzenia, które się w tej dzielnicy rozgrywają, ludzie, którzy tam żyją. Tak jak myślę teraz na bieżąco, na gorąco i szybko, to na pewno łączy się i myślę, że cały czas zmierzam do tej finałowej sceny, która też na pewno, zwłaszcza mieszkańcom Podgórza, ale nie tylko, będzie musiała się jednoznacznie kojarzyć z pewnymi wydarzeniami, a może jednym wydarzeniem, które tak bardzo mocno ścisnęło swoje piętno na strukturze społeczności i właśnie Podgórza. Teatr KTO potęgą miasta jest i basta, można powiedzieć. A tak a propos, to jutro na platformie playkraków.com premiera online monumentalnego widowiska Ślepcy w reżyserii niesamowitego Jerzego Zonia. Serdecznie zapraszamy. Tak.
Serdecznie zapraszamy, a ja jeszcze wrócę do Kuby Paducha, bo on po rozmowie z Krzysztofem Niedźwieckim postanowił wyruszyć w miasto i coś sprawdzić. Bo to, że Kraków jest miastem muzeów, festiwali czy kościołów, no to jest jasne, to wie każdy. Ale czy Kraków to jest miasto romantyczne? Czy miłość tutaj kwitnie? Czy jest gdzie porandkować? Albo czy sprzyja dawaniu sobie tych całusów kościele dzisiejszych? No, może przy ołtarzu, dlaczego nie? To postanowił sprawdzić nasz Kuba Paduch. Jak się okazuje, jak sami za chwilę zobaczycie, bardzo całuśny reporter. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pocałunku, dlatego postanowiliśmy wyjść na ulicę Krakowa i popytać krakowian, gdzie w tym cudownym mieście są najlepsze miejsca na randkowanie. Na pewno Wisełka, to jest super miejsce, Forum. Co jeszcze? Jakie są fajne miejsca? Myślę. Kurczę, myślę, że tutaj rynek zdecydowanie, dużo fajnych miejsc jest naprawdę na rynku i na Kazimierzu. A ja bym zrobiła piknik na Kopcu. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ulica Smocza. Ulica Smocza? Tak jest. A dlaczego? Dlaczego? Bo ja tam mieszkam, tam spotkaliśmy się i wszystko jest bardzo wygodnie do Wisły, do restauracji, do Wawelu. Wszędzie rynek jest tak piękny i Kraków jest tak piękny, że wszędzie można. Każde miejsce. Każde miejsce. Ławeczka na plantach? Też. Nowa prowincja albo Echeveria. No, Echeveria to jest dobre miejsce, tak. Raczej w lokalu, nie w plenerze. Z Kraków słynie z lokali, więc raczej lokale. Plenery są zbyt osobiste, to myślę, że lokal, tak. My się poznaliśmy w ogóle nie w Krakowie. Jakby to po prostu było czystego przypadku. To tak chyba najlepiej wychodzi. Czysty przypadek, poznać się, miłość od pierwszego wejrzenia. Czyli to nie o miejsce chodzi? Myślę, że nie. Myślę, że to nie chodzi o miejsce. A teraz zrobi się kolorowo. Przenikająca się muzyka, brzmienia w klimacie etno, eksperymenty, łączenie nieoczywistych dźwięków, czyli Festiwal Etno Kraków rozstaje. Wiadomo, że toczy się on teraz w przestrzeni miasta, ale dzisiaj ten festiwal u nas na Sofie. Właściwie... Może na początku, panie Krzysztofie, witam serdecznie. Zaczynamy. Witajcie. Witajcie. Witamy. Nie wiem, jak jest odpowiednik nowochódzki. Witajcie. Natomiast no, wspaniały festiwal Etno Kraków rozstaje. Ja tu usłyszałem ewidentną domieszkę troszeczkę bałkańskich wpływów, ale też Hejnał, czyli Węgry. I tak się zastanawiam na początku, czy z jaką rozdzielczością jesteście w stanie przyporządkować dane dźwięki do danego miejsca na ziemi? To może za chwilę? Najpierw przedstawimy gości. Przepraszam. Po pierwsze, witamy was bardzo serdecznie. Zwrócił waszą uwagę na samym początku Krzysztof Trebuniatutka. Witamy cię bardzo serdecznie. Witajcie raz jeszcze. Z nami kolejny artysta tego festiwalu, czyli Wasim Ibrahim. Witamy cię. No i dyrektor i pomysłodawca festiwalu Etno Kraków Rozstaje, Jan Słowiński. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja przepraszam, że tak wróćmy do twojego pytania wobec tego, jeżeli... Tym pytaniem, ale po prostu dla mnie zjawisko etno jest tak ciekawe i tak z dużym potencjałem, że chciałem zacząć od czegoś takiego. Jaka jest rozdzielczość muzyki, jeżeli chodzi o zróżnicowanie kulturowe na świecie? To jest bardzo wysoka rozdzielczość, bardzo wysokie próbkowanie. I staramy się w Krakowie od lat 25 pokazywać to, jak to jest zróżnicowane, jak się pięknie różnimy między sobą, jak jednocześnie w oparciu o te nasze różnice możemy dialogować muzycznie, jak ludzie spotykają się z kilku kontynentów w Krakowie, tworzą nowe projekty, zachwycają swoją muzyką i tworzą tu aurę, która zresztą Krakowowi od lat towarzyszy, od wieków. Kraków po prostu zbudowano na rozstajach i to jest już jakby sytuacja nieodwracalna. My na tych rozstajach staramy się pokazywać najciekawszych muzyków
naprawdę ze wszystkich stron świata. I łączycie nie tylko muzyką, ale także charakterem. Ja nie mam wielu okazji, żeby porozmawiać z góralami. W swoim życiu nie miałam. Ja pochodzę z centralnej Polski, więc skorzystam teraz z okazji. Mam wrażenie, że górale mają chyba zamiast kręgosłupa skrzypce i w ogóle muzykę we krwi, charakterek wiadomo też, ale i charyzmę. Myślę, że chyba to Krzysztofie pomaga ci prowadzić, zwracać uwagę podczas tych wszystkich festiwali, bo ty nie tylko tam grasz, ale także prowadzisz tych ludzi. No jesteś elitą festiwalu, tak bym powiedział. No dziękuję. To, co wyniosłem z domu, tą moją muzykę rodzinną, góralską, naszą, brzmienie tych instrumentów, śpiew góralski, to wszystko mi pomaga i to wszystko, tego wszystkiego używam, kiedy prowadzę Festiwal Etno Kraków. Najpiękniejszy festiwal, bo tak różnorodny, tak bogaty, ciekawy. No i miałem zaszczyt tu grać na pierwszym festiwalu z zespołem Trybunie Tutki. Potem ile to było lat z Jamajczykami? Temu, no 25 lat temu. Potem z Jamajczykami, potem z Gruzinami, z kwintetem Urmuli, z programem Duch Gór. I teraz znowu Trybunie Tutki. Miejsc w małopolskim Ogrodzie Sztuki. W niedzielę, prawda? Będziemy mogli was usłyszeć, ale także będziemy mogli usłyszeć, i to nie w niedzielę, ale dziś wieczorem już, Wasima, ty przyniosłeś do nas również instrument. Ja obiecałam wcześniej, że będzie kolorowo, że będzie muzycznie. Poprosimy o próbkę wobec tego, zanim powiesz coś więcej. Tak, najpierw bardzo dziękuję za zaproszenie, też dziękuję festiwal. I jak zawsze, to zawsze dla mnie jestem z wami. Dzisiaj też zapraszamy serdecznie do Alchemii, mamy wieczorem. Niespodzianka też dla mnie. Będę grał na instrumencie, nazywa się aud. To jest, ma 4500 lat. Oryginalny bił w Persji, zaczyna. I krok po kroku jest w różnych krajach. Do Maroka, do krajach bałkańskich, do Pakistan, Azerbejdżan, Afganistan. Dużo. Możemy posłuchać, jak on brzmi? Oczywiście, tak jest. Jeśli nie trafimy do Alchemii dziś wieczorem, no to tutaj. Instrument strunowy, szarpany. Po prostu jak lutnie barokowe, tylko bez broków tutaj. Tak jest. Każdy dzisiaj wieczorem będzie w Alchemii, tak, ale myślę, że tutaj też pomogło ci to, że chyba od dziecka interesowałeś się muzyką, prawda? Chyba w wieku 6 lat już? Tak, miałem 6 lat, kiedy zaczynałem grać na flecie, potem studiowałem jak kompozytor, skończyłem moje studia. I skończyłeś w Krakowie, na festiwalu. Doktorat, tak, na Akademii Muzycznej w Krakowie skończyłem doktorat kompozycji. Tak. Jak rasowy intelektualista. Tak. Festiwal właściwie trwa cały rok, prawda? A teraz w weekend będziemy mieli zwieńczenie. I tutaj najserdeczniej Państwu polecam i zapraszam. To jest jeden z tych festiwali, gdzie właściwie całymi rodzinami można się cały dzień bawić na terenie fortów. Klepasz, dzieci hasają, a my cały czas obcujemy, co jest głupim słowem, z kulturą etno. Tak, zapraszamy gorąco i dorosłych i dzieci, i dorosłych z dziećmi. I mamy propozycje warsztatowe rozmaite i warsztaty pieśni tradycyjnych i warsztaty na gry na instrumentach tradycyjnych. A dzieciaki myślę, że też świetnie odnajdą się w takim kąciku recyklingowym, gdzie w tym roku będziemy tkać ogromną tkaninę z materiałów recyklingowych. Pocięliśmy stare nasze flagi plastikowe i robimy z tego nowy użytek. I będzie wielka plakieta na okoliczność 25-lecia. Każdy może tam swoją nitkę wpleść, tak jak muzycy wplatają swoje nuty w naszą historię naszego festiwalu. Także zapraszam gorąco. W Fortach Klepasz będzie ta ogromna instalacja akurat plastyczna i dzieciaki tam myślę, że będą miały świetne zajęcie. Jaka jest publiczność festiwalowa? No bo oczywiście wiadomo, eklektyczna, bo to jest najłatwiej powiedzieć, ale czy to są ludzie, których łączy na przykład, nie wiem, jedzenie mięsa, oszczędne stosowanie obuwia? Jaki jest wspólny mianownik widzów? Wspólny mianownik to jest taki, że ci ludzie po prostu chcą się spotkać. Ludzie, którzy odczuwają deficyt realnego spotykania się jeden na jeden w przestrzeni pewnej bliskości.
I ludzie, którzy chcą słuchać pięknej muzyki, chcą wspólnie zatańczyć i chcą współuczestniczyć. Jakby tutaj myślę u nas, że nie ma takiej bariery estrada, widownia. Ta bariera jest zniesiona zupełnie. Służą oczywiście też temu wszelkie warsztaty, spotkania, noce tańca, wspólne śpiewy, też scena otwarta i co bardzo ważne, mamy no, takie inicjatywy oddolne, znaczy w naszym festiwalowym, właściwie całorocznym klubie Strefa mamy takie zajęcia cykliczne, gdzie na przykład gra i ćwiczy orkiestra festiwalowa, którą usłyszymy na nocy tańca w najbliższą sobotę. Orkiestra nazywa się Garnitur Polski i to jest absolutna nowość na scenie etno. Zapraszam serdecznie, ćwiczą Garnitur Polski, czyli rozmaite nuty z różnych regionów i stron Polski, ze szczególnym akcentem na nuty kujawskie, jak też rozmaite grupy śpiewacze, które prowadzi Anna Spowińska w Strefie i ta grupa śpiewacza, kilkunasto czy kilkudziesięcioosobowa, również w ramach Nocy Pieśni wystąpi. Także mamy tutaj wiele takich kolektywnych działań społecznych, oddolnych, organicznych i myślę, że to jest tak naprawdę taka najistotniejsza tkanka tego festiwalu. Oczywiście gwiazdy, tak zwane sceny etno, muszą się pojawiać i pojawiają się. Staramy się pokazywać to, co najciekawszego na tym rynku etno, world music, po prostu na świecie. No i staramy się w miarę możliwości pokazywać i ściągać, zapraszać artystów, czy to z Afryki, czy z Azji, czy z Ameryki. Czyli ten globus wirujący. Globus wirujący, a i Stop Klatka w Krakowie, w Fortach Klepasz, w klubie Alchemia, w klubie Hewre, w klubie Strefa, w Muzeum Etnograficznym. Forty Klepasz. W Krakowie, Forty Klepasz. I to w tym roku mamy chyba 8 lokalizacji, a tych lokalizacji przez te lata mieliśmy kilkadziesiąt w Krakowie, także... I nigdy się tutaj w mieście Kraków nie skończą. Jest nasz. Krzysztofie, no, ja widziałem cię w różnych odsłonach i to wcale to nie były akustyczne, tylko bo i z Kiniorem, i ze Ścierańskim. Co w tym roku usłyszymy? Tym razem nowa muzyka góralska, która jest naturalną kontynuacją tej tradycyjnej, czyli moje kompozycje w aranżacji zespołu, ale też ze specjalnym gościem, wirtuozem cymbałów ze Słowacji, znakomitym romskim muzykiem Mirosławem Rajtem. No i w tej karpackiej jedności i wielości barw, wielości kolorów, brzmień pokażemy się z jak najlepszej strony. Zapraszamy serdecznie, a wcześniej o 18.30 wernisaż wystawy malarstwa olejnego mojego nieżyjącego taty, który kiedyś był seniorem, instrumentalistą w naszym zespole, a teraz smyczkiem i pędzlem przypomina nam na obrazach i na nagraniach o tym, że ta tradycja jest ważna i jest naszym dziedzictwem, bogactwem. I to w niedzielę, ale dzisiaj, Łasim, jakie brzmienia, jakie kolory tam zobaczymy i usłyszymy. Tak, dzisiaj też niespodzianka dla... Dlaczego niespodzianka? Nie spodziewałeś się, że będziesz dzisiaj grał? Nie, w sensie... Mówisz, jakbyś nie umiał raz, jeszcze. Tak, pierwszy raz niespodzianka, ale piękna niespodzianka. Dzisiaj będę grał pierwszy raz z muzyką elektroniczną, z tak... Po prostu przepiękne doświadczenie. Mm-hmm. Mieliśmy próbę też, brzmi w jaki sposób ta muzyka elektroniczna z śpiewem, z instrumentami orientalnymi. Będę robił jakieś improwizacje, w sensie w jaki sposób dołączymy te, po prostu mamy dwa światy, musimy jakieś, i był bardzo piękny. Dziękuję za zaproszenie. I my zapraszamy. Do tego zaproszenia się oczywiście dołączamy. Skaczący, wirujący globus już dzisiaj. Bardzo wam tego życzymy. A teraz, jeżeli myślicie, że to koniec muzyki, to się grubo mylicie. Krzysztof już czeka, żeby coś dla nas zagrać. A my powoli przejdziemy do kolejnego etapu z takim pięknym tematu, z takim pięknym akompaniamentem. Instrumenty i zespoły muzyczne sprawdziłam sobie, że z klocków Lego są zrobione. Ale my wam teraz pokażemy bardzo wyjątkowy zestaw klocków Lego złożony z 20 tysięcy elementów. Sami zobaczcie. Zastanawialiście się kiedyś, czy Wisława Szymborska lubiła klocki Lego? Ja też nie, ale myślę, że twórca tej makiety, czyli Mateusz Kustra, certyfikowany budowniczy Lego, na pewno się nad tym zastanawiał, kiedy tworzył właśnie to dzieło, które przedstawia tragedię sztokholmską. Tak bowiem Wisława Szymborska mówiła o tym, co wydarzyło się 10 grudnia 1996 roku w Sztokholmie. Wtedy nasza poetka, wybitna postać polskiej kultury, otrzymała Nobla.
miałem wielką przyjemność odsunięcia makiety stworzoną na 100-letnią rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej. Stworzyliśmy salę noblowską, składając się z 21 tysięcy klocków i 382 figurek. Na makiecie można znaleźć pewne nawiązania do poezji naszej wielkiej poetki. Miałem jedno zdjęcie udostępnione przez pana Michała Rusinka, które było zrobione właśnie podczas gali. W sumie to na podstawie tego zdjęcia powstała ta cała makieta. Kiedy polskie media dowiedziały się o Noblu dla Szymborskiej, rozpętało się istne piekło dla skromnej poetki, która wcale nie chciała być w świetle reflektorów. Okazało się, że jej telefon nie przestaje dzwonić, ale za to doskonale poradził sobie z tym jej sekretarz Michał Rusinek. Czy to prawda, że pan przeciął kabel do telefonu noblistce? Tak, była wtedy świeżo upieczoną noblistką i przeszkadzał jej ciągle dzwoniący telefon stacjonarny, a więc posiadający kabel. Więc ja pierwsza rzecz, którą zrobiłem, poprosiłem o nożyczki, przeciąłem kabel i Szymborska powiedziała: genialne. Szymborska bardzo nie lubiła patosu i patos jej w ogóle przeszkadzał, unikała go. Taka forma przedstawienia tego wydarzenia w sposób zdepatetyzowany, z poczuciem humoru i jeszcze w dodatku niebywałym poczuciem artyzmu, bo to jednak jest dzieło sztuki, umówmy się, myślę, że jej by się bardzo podobała. Makietę przedstawiającą scenę słynnej tragedii sztokholmskiej można oglądać w Małopolskim Ogrodzie Sztuki codziennie. Może znajdziemy tutaj smaczki, które odnoszą się do twórczości słynnej polskiej noblistki. Tragedia sztokholmska, śliczne określenie, ponieważ, Ania, ja już mam na sobie strój ludowy, dokładnie dres, czyli nowochódzki strój ludowy. Teraz idę celebrować etno. Dobrze, to idź. Ale ty też masz niezłą stylówę, właściwie brakuje tylko wianka. No cóż, to idę w takim razie pozbierać kwiecia na ten wianek, a wam bardzo dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia miłego. Dobra.